Niewiele jest ćwiczeń, które wykonywane przez od 4 do 5 minut dziennie przynoszą takie efekty. Możesz pozbyć się uciążliwego bólu pleców, wyrobić mięśnie brzucha i poprawić swoją postawę. Jeśli tylko będziesz systematyczny, wszystko pójdzie zgodnie z planem. To ćwiczenie, to deska. Wykonując to ćwiczenie wzmacniasz mięśnie pleców. Jeśli wykonujesz je poprawnie, możesz być pewien, że nie obciążasz zbytnio kręgosłupa ani bioder. Według Council on Exercise wykonywanie deski regularnie nie tylko pomaga uśmierzyć bóle pleców, ale również zapobiega występowaniu urazów kręgosłupa. Dzieje się tak, bo wzmocnione mięśnie są niczym usztywniony stelaż. Takie ćwiczenia lubimy. Za jednym zamachem możesz zadbać o plecy i wyrobić wakacyjną sylwetkę. Należy jednak pamiętać, że osoby z wadami kręgosłupa powinny najpierw wyprostować plecy, a dopiero później zabierać się za inne ćwiczenia. To może cię zainteresować, 4-latek umiera po tygodniu od pobytu na basenie. Kiedy rodzice poznają przyczynę, są załamani. Deska musi być wykonywana poprawnie. Inaczej możemy zrobić sobie krzywdę. Kiedy będziesz robić deskę po raz pierwszy, zrób to przed lustrem albo poproś kogoś o skorygowanie postawy. Kratka 1. Utrzymuj proste plecy, delikatnie ściągnij łopatki w tył i do dołu. Kratka 2. Pilnuj, aby miednica znajdowała się w jednej linii z plecami. Kratka 3. Głowa powinna być przedłużeniem kręgosłupa. Jeśli odczuwasz pracę mięśnie w dolnej części pleców, oznacza to, że ustawiłeś miednicę za nisko. Skoryguj ją tak, aby poczuć napięcie w mięśniach brzucha. Ćwicz w seriach od 3 do 4 powtórzenia po 30 sekund każde.